Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Dziś chciałbym wam pokazać najnowsze SBC, które weszły do FIFA 17. Jak je zrobić? Wszystko to będzie bez lojalności, czyli ja nie mam wbitej lojalności, wy też nie będziecie musieli mieć jej wbitej, aby zrobić takie składy, no bo stwierdziłem, że to jest przecież chyba najlepsza opcja. Ważne mecze oraz rok koguta to są SBC, które weszły wczoraj. Również dostałem paczkę, której jeszcze nie otworzyłem i którą również w dzisiejszym odcinku otworzę. No to zaczynamy od ważnych meczów, no i zaczynamy od pierwszego wyzwania, które jest dosyć drogie, ale przyznam szczerze, snajpiłem na zawodników około 19.01, czyli idealnie jak weszły te SBC, no i udało mi się wyhaczyć parę perełek naprawdę bardzo tanio. Zaczynamy od bramkarza, no tutaj po kolei oczywiście wam pokażę karty. Ten jest pierwszy właściciel i on podbija zgranie tego składu o 1, ale zgranie to jest 91, a wymagane jest 90, dlatego właśnie to jest ten błąd tutaj, ale spokojnie, tak jak mówię, jeżeli wrzucicie tutaj normalnego środkowego obrońcę bez lojalności, no to również będzie dobrze. Lecimy dalej. Rossi, Faty, Oxborough, Rose, Petratos, Lustica, Kusami, Nabot, no i Sai, to już było. Jak widzicie, 91 zgranie składu, czyli po prostu dlatego, że ten ma tutaj wbitą lojalność i ma tak jakby plus 1, zresztą zaraz to zobaczycie, tak to wszystko tutaj wygląda. Odbieramy oczywiście paczkę z zawodnikami, no i lecimy do drugiego, również nie najtańszego challenge'u, szczególnie, że trzeba tutaj użyć zawodnika z Nan, nie wiem jak Nantes się czyta, w każdym razie z tego klubu, no i oni mogą być dosyć drodzy. No tutaj lecimy, już miałem sporo zawodników w klubie, jak widzicie, ale na przykład Masuaku, on tutaj kosztuje zdecydowanie mniej, to nie jest wydatek 3500, tylko ja go po prostu mam już od dawna, ale kupowałem na przykład Dirara za 400 końców, kupowałem Enkodu za 800 końców, no i tutaj Sigurdssona za 1500 i naprawdę udało mi się go wysnajpić, bo on schodził nawet po 2200. Tak to wszystko wygląda. I tutaj również nie powinniście, no jak zrobicie ten skład tak samo, no to również będziecie mieli tyle zgrania, ile potrzeba. Odbieramy paczuszkę kolejną i przechodzimy do wyzwania z Bundesligi. Tutaj akurat miałem prawie wszystkich zawodników. Musiałem sobie dokupić tylko gracza z... Kogo ja musiałem? Aha, Karamaricia dokupić za 650 końców. No ale po kolei przejdę, żebyście zobaczyli, jakich zawodników tutaj używałem, żeby zrobić to wyzwanie. A, i Maliego musiałem dokupić za 400 końców. Ale no jak widzicie, tutaj wszyscy z wbitą lojalnością, ale ta lojalność tutaj nic nie zmienia. I tak będziecie mieli nawet 100 zgrania, czy tam 99 zgrania bez lojalności, więc i tak spoko. Odbieramy paczkę, a potrzebne jest oczywiście tylko 90, więc na luzie. No i ostatnie wyzwanie, Fulham kontra Hull City, i to jestem dumny, bo moim zdaniem to jest bardzo dobrze zrobione wyzwanie. Tak naprawdę popatrzcie, tego miałem w klubie, ale lecimy dalej. 200 końców, 200 końców, 200 końców, 200 końców, 200 końców, on był chyba... Nie, go też miałem w klubie, ale Fulham teraz troszeczkę drożej kosztuje. No ale dalej, 200 końców, 200 końców, 200 końców, 200 końców i 200 końców. Jak widzicie, cały ten skład zrobiony, no po minimalnych cenach tak naprawdę, tylko tych graczy Fulham trzeba było kupić, no bo takie wymogi SBC, ale ładnie to wszystko się tutaj prezentuje. No i możemy odebrać kolejną paczkę i również dostaniemy oczywiście nagrodę za ukończenie całości tych wyzwań, a nagrodą jest mega paczka, więc fajnie, 5 paczek przed nami. Później odbierzemy sobie SBC Rok Koguta, bo nie wiem, czy będę musiał wbijać lojalność, czy nie. To będzie zależało od tego, co trafi się tutaj w paczkach, bo do tego SBC będzie konieczna lojalność. No i tak, te raz, dwa, trzy, cztery, pięć paczek, nie, sorry, to jest tak, ta paczka Ultimate to jest paczka, którą dostałem za czas poświęcony grze FIFA 17, reszta paczek to są paczki zwykłe, znaczy zwykłe, te za SBC. Więc zaczynamy od złotej paczki premium, czyli paczkę za 7500, w ogóle bardzo dobre paczki dostaliśmy i jest karta świecąca, ale to nie jest nikt fenomenalny, to jest Valencia. Ja tutaj jeszcze będę podglądał, czy będzie jakiś zawodnik, który by mi się przydał. Nie, to nie są... O, ale jest kondycja, 1500 końców, zawsze spoko. Ja tutaj oczywiście szukam kogoś, kto dałby mi brak przymusu wbijania lojalności. No i teraz... Paczka zawodników, ta brązowa paczka zawiera... Aha, ta paczka zawiera 4 brązowych, 4 srebrnych. Aha, dobra, to jest paczka zawodników, czyli tu będą mieszane karty. Jest złota świecąca, to jest coś Szymanowski? Nie, Acosta? Jakoś tak, Acosta, dokładnie. Okej, złote rzadki w takiej paczce, no nie ma co tutaj narzekać. Ale ponownie, nie ma nikogo, kto daje mi... Ajajaj, kto daje mi to, co bym... Chociaż, a nie, no Denis jest, no właśnie, Denis jest, ale... Ajajaj, no dobra, bo właśnie potrzebowałbym na przykład gościa z Independiente na napastniku,
żeby go dać z Denisem i żeby mieli hyperlinka. Ciebie możemy w sumie wysłać na licytację, tam potem się to też sprzeda. Oj, coś się zacięło, dobra. Lecimy z kolejną paczką. Duża, złota paczka premium, to jest paczka za 15 tysięcy końców. Nie ma walkoutu, w ogóle nie ma tutaj jakichś ciekawych kart. W tym openingu jest. Aha, no bramkarz, ale Batland, to proszę. Batland całkiem fajny goalkeeper, tylko ja potrzebuję kogoś bardziej ofensywnego, jakiegoś napastnika, jakiegoś chociażby ofensywnego pomocnika. Jest Canales, nie wiem czy on mi się nie przyda przypadkiem, ale wydaje mi się, że to jeszcze nie to. Ale okej, jest Canales, to jest ktoś, kto może coś być warty dla mnie, jako dla osoby, która potrzebuje właśnie zawodnika obecnie do zgrania. No dobra, nie jest najgorzej. To sobie quicksellujemy, bo to i tak się nie sprzeda. Strasznie wolno troszeczkę serwery dzisiaj chodzą. Nie wiem, czy to dlatego, że ludzie się rzucili na te paczki za rok koguta na swoich na przykład bocznych kontach przy okazji. No nie wiem, ale są troszeczkę problemy i dobra. I mega paczka. Tu może być już coś dobrego, ale nie ma walkoutu. Nie ma walkoutu, nie ma też. Nie ma też nic. Lewy. A, no to przez chwilę pomyślałem o hazardzie, oczywiście, ale miałby walkout. Carrasco. Carrasco nie jest złym trafem, ale Carrasco prawdopodobnie dostanie jakiegoś upgrade'a. Kto tu jeszcze jest? Jest Danny i on może mi się przyda. Vasily mi się raczej nie przyda. Okej, ten Danny nie jest najgorszy, aczkolwiek chyba nie mam żadnego Anglika z Watford. Nawet nie wiem, czy jeszcze ktoś gra tam. Oprócz niego, no i tutaj, oj, sporo, naprawdę sporo tych kart w tej paczce. Zawodników zawsze sobie wysyłam na listę. To możemy sobie wziąć do klubu, no i oczywiście resztę quicksellujemy, bo to i tak się nie sprzeda. Dwie paczki do końca. Przede wszystkim najpierw otwieramy złotą paczkę zawodników premium, czyli paczkę za 25 tysięcy z trzema złotymi rzadkimi zawodnikami, znaczy trzema rzadkimi zawodnikami. Niekoniecznie wszyscy muszą być złoci i to jest bramkarz, to jest Costil, to wcale nie jest dobre trafienie. Ja tu szukam kogoś teraz z napadu i wierzę w to, że ktoś tutaj będzie. Aj, nie ma nikogo ciekawego. Schneiderlin przetransferowany, okej, fajnie, aczkolwiek. Oj, cienko to widzę. Chyba będę musiał nabijać lojalność, niestety. No trudno. Okej, dobra. Luisao na listę transferową. Nie mega paczka, przepraszam. Teraz przed nami będzie paczka Ultimate, tylko to się musiał odciąć. No tak jak mówię, nie wiem dlaczego dzisiaj te serwery. Paczka Ultimate. Z 30. To jest paczka generalnie za 125 tysięcy. 30 złotych. Najlepsi. Złotych zawodników. Pytanie, czy tutaj będą złoci rzadcy? Tak, złoci rzadcy tylko wszyscy. Czyli to jest tak jakby paczka za 125 tysięcy. Tu może trafić się to dość dobrego. Czy będzie walkout? Nie ma walkoutu. Ale jest karta specjalna, jest inform. I to jest tejesz. Ale była jeszcze druga fajna flara. I to mógł być walkout ten druga. Nie. Nie, to jest Mandanda, to jest Joe Hart. Joe Hart, Tejesz, Mandanda, João Mario, Hernandez. No dobra, przelecimy sobie po kolei tych zawodników. Jorn de Marcos, Gonalon, Sharawi, Bakambu. Ale jest Kabela. I to, że jest tutaj Kabeja, to mi dużo daje, bo wydaje mi się, że nie będę musiał dzięki niemu wbijać lojalności. Okej, no i lecimy już tutaj do końca. O, jest Aleksandro, to jest fajne trafienie. Dobra, wszystkich sobie tutaj wyślę na listę transferową. O ile oczywiście. No, co jest? Czemu nie mogę? Czy oni są niesprzedawalni? Ojojoj, no to mnie by. I tak, oni. A, no dobra, to nie wiedziałem. To wam. Przepraszam za to. Nie wiedziałem, że oni są niesprzedawalni. Dobra, no to oczywiście duplikaty sobie powysyłam na listę transferową, ale to już utnę, żebyście się nie męczyli. No i wracamy w momencie, kiedy będziemy robić jeszcze SBC Dnia Koguta. Okej, a więc już wreszcie zrobiłem to wyzwanie roku Koguta. Nie musiałem na szczęście nikogo kupować, ale okazało się, że tak jak myślałem, troszeczkę mi to nie wyszło. Dlatego musiałem zmienić w ogóle swoją koncepcję. No i tak to wszystko się prezentuje. Jak widzicie, ja zrobiłem na samych złotych zawodnikach. Tutaj można wykorzystać dwóch zawodników innych niż w złotym kolorze. No ale może po kolei. Mamy tutaj Gentiliego, Roncaglie, Roga, Kovacicia, Edera i Sansone.
Tak to wszystko u mnie się prezentuje. Jak widzicie, musicie zrobić tak, że jedna liga jest po lewej stronie, druga liga jest po prawej stronie i oni się po prostu tutaj zgrywają narodowościami między sobą i wtedy po prostu uzyskacie tyle zgrania, ile potrzeba. Tylko pamiętajcie, że akurat w tym wyzwaniu musi być wbita lojalność, a więc piłkarze muszą być z paczki albo muszą mieć rozegranych 10 spotkań, więc odbieramy jeszcze jedno wyzwanie, odbieramy oczywiście strój, złotą paczkę rzadkich kart i 888 monet. Akurat te monety najmniej mnie tutaj interesują, najbardziej jednak ten strój i paczuszka. Strój na razie sobie wysyłam do klubu, potem sprawdzę, jak on wygląda w grze. No i paczka, naprawdę nie siadło mi z poprzednich paczek, nie podobały mi się poprzednie paczki. Uważam, że naprawdę zasłużyłem na coś lepszego, bo już dawno nie trafiłem żadnego ciekawego walkoutu. A tu jest... To jest złota paczka rzadkich kart, czyli to jest za 25 albo za 35 tysięcy. I nie ma walkoutu ponownie. Nie ma ponownie walkoutu. Flara jest całkiem niezła. Takie 84 i... Aj, to jest Martinez. To nie jest nikt dobry, niestety. Zawsze się liczy jeszcze, że może w takim razie Kante, ale Kante również nie ma. No i całość tej paczki nie jest powalająca. Ja mimo wszystko mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli chodzi o paczki promocyjne, mamy tu paczki za 17,5 tysiąca. Co jest ciekawą rzeczą, bo nigdy nie mieliśmy. W każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam was do zostawienia łapki w górę. Piszcie mi oczywiście również w komentarzach, co wy trafiliście, bo myślę, że jej rozdało sporo tych fajnych paczek za darmo tak naprawdę na wasze konta, więc mogliście trafić naprawdę fajne rzeczy. Jeżeli oczywiście macie taką ochotę i chcecie być na bieżąco z materiałami, to zapraszam do subskrybowania kanału. Jeżeli ktoś dzisiaj czekał na odcinek o upgrade'ach, to nie martwcie się, pojawi się on jutro. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!